Witam Was, moi drodzy, serdecznie. Z tej strony Joken, przed Wami 14 odcinek z Kebab Chef Restaurant Simulatora. I będzie to, moi drodzy, już ostatni odcinek z tej serii. Jeśli chodzi o taki sposób, myślę, fajny zakończymy, że odwiedzi nas ostatnia z tutaj, no to będzie jakaś pani Abby, smakoszka kulinarna. W ten sposób, moi drodzy, będziemy mieli odblokowane wszystkie posiłki i w ten sposób oto tajny, będziemy mieli wszystkie osiągnięcia na Steamie już zaliczone. No, coś jak zwykle zapomniałem i zostawiłem, no, szafki pełne, okej. Okay. Dzisiaj nie będę się bawił w jakieś potrawy, chociaż powiem Wam od razu szczerze, że na pewno jeszcze gdzieś tam na live'ie do tego Kebab Szefa wrócimy i popatrzymy, jakie tu są różne posiłki, których jeszcze nie przygotowaliśmy, których nie zrobiłem, mogę Wam tu tylko pokazać, jakby tak zerknąć na menu, to awansowałem wiele różnych posiłków. No ciekawie się robi. Tak jak na początku, tak troszkę narzekałem, że kurczę, kebab to powinny być raczej fast foody, a tutaj mamy jakieś zupy, inne rzeczy. No gdzieś tam wydaje się to ciekawe. I tutaj muszę na koniec serii powiedzieć, że no zmieniłem zdanie. W ogóle nie robiłem burgera z pepperoni jeszcze. I tak jak mówię, to już może gdzieś tam na live się tym pobawimy. Z tym miałem straszny problem, bo jakoś mi to nie szło. Nie umiałem tego złożyć. Jedyne, z czym miałem problem. Natomiast wszystkie, słuchajcie, mamy dania podblokowywane. Jak widzicie, wiele z nich, znaczy jeszcze wszystkich nie mamy. Będziemy mieli po wizycie tej pani, Abby, jak dobrze pamiętam. Wiele z nich, jak widzicie, wylevelowałem na maksa, także jest super. A to w ogóle nie wiem, co to jest tak naprawdę, ale tak jak mówię, gdzieś tam na live może wrócimy do tych rzeczy i zrobimy sobie taki challenge. Moi drodzy, ażeby to wszystko, co powiedzmy jest niewylewelowane, aby wylewelować, aby każdy posiłek był na maksa. No my musimy siłą rzeczy, słuchajcie, coś dodać dzisiaj do menu, chociaż no tutaj widzę ta baklawa cała jest, no to może ją dodamy. A tutaj też została, nie spleśniała, to ciekawe. A spróbujemy podać, zobaczymy, co się stanie. Także baklawę sobie podajmy. Tyk. Na początku też źle ją robiłem i kompletnie się źle za to zabierałem. No ale, aha, menu trzeba dodać, dobra. Będziemy na raty niestety robili, bo to jest taki, powiedzmy, szybki, chcę zrobić odcinek, który nie chciałbym, żeby za długo trwał, a więc też za dużo nie będzie. No oczywiście, jak zwykle, musiałem coś zostawić i mi muchy latają. No szybko spleśniało przez noc, dobra. Baklawa, no może dodamy po prostu, słuchajcie, te jagnięce również i to. A, tu jeszcze coś zostało, widzę, w mikrofali. A to nie spleśniało w tej mikrofali? To ciekawe. Ale nie chcę dodawać tego do menu, widzowie, bo nawet coś się z talerzem stało. Jakiś taki ciemny się zrobił. Albo zniknął. No trudno, wywalimy. Nie będziemy, słuchajcie, jakoś dużo tutaj na chama z posiłkami robili, bo chcę to jakoś szybko w miarę ogarnąć. A tam talerz jest, tylko on się jakoś tak, nie wiem, zbagował. Ale dobra, tam olać to. Czasem ta gra niestety się baguje, moi drodzy, nic z tym nie zrobimy. Skoro ma nas odwiedzić jakaś tam smakoszka kulinarna, to my tu dzisiaj nie będziemy się, słuchajcie, szczypali. Jak widzicie, do perfekcji już opanowałem to. I czy my mamy jakąś zupę? No nie mamy w zasadzie, nie chce mi się zupy robić. Nic tu takiego nie mamy. Może jakaś galaretka, chociaż dla ściemy. Ale dobra, na luzie to zrobimy. Ten żurek też mi się bardzo podobał, był w poprzednim odcinku. Tu jak widzicie, właśnie, bo też wam nie pokazywałem, się trochę pozmieniało. Tu powstawiałem regały, aczkolwiek sam nie wiem, po co je powstawiałem, bo na razie z nich nie korzystam, bo kartony, jak widzicie, z danymi składnikami i tak trzymam tu na półkach, więc jakby te regały mi zupełnie niepotrzebne. A, tu znowu jakieś tam robale. Tutaj, słuchajcie, wstawiłem tą frytkownicę i faktycznie jest fajna, bo szybciej można grillować. Piec elektryczny widzieliście i słuchajcie, numer, moi drodzy, jednak mimo, że mówiłem w poprzednim odcinku, że nie do końca mi się podoba ten piec elektryczny, bo ładniejszy jest ten typowy grill, no ładniej on wygląda, przy czym ten jest bardziej praktyczny, bo na nim nie przypalicie jedzenia, to znaczy jak wam zaczyna się, macie dużo nałożonych różnych rzeczy, to tylko robicie cyk, wyłącz i nagle jedzenie przestaje się przypalać i sobie na spokojnie ściągacie, także tak, mój pedantyzm jest się tutaj odpala, muszę być, wiecie, muszę mieć wszędzie wszystko poukładane, przy czym bajzel jest. No dobra, to te dwa składniki tutaj myślę, że damy, nie będę kombinował z innymi, bo nie widzę sensu
się tu bawić, także otwieramy kram i zobaczymy, kiedy ta babka do nas przyjedzie, tak, za kilka godzin. Ciekawe, co będzie chciała. No nie mam tu zapasów żadnych wielkich, słuchajcie, porobionych. Gdzieś tam, jak widzicie, w kartonach trzymam rzeczy, które w danym miejscu są potrzebne. Czyli jeśli tu mam mikser, to tu gdzieś w kartonie jest tam, jak widzicie, mąka, jakieś jajka i te rzeczy, które są tu potrzebne. Tutaj, no skoro 5 zup robiłem challenge, no to mam jeszcze jeden taki. Ale ciężko, ciężko, widzowie, na jednej zmianie, na jednej dniówce podawać 5 zup, bo łatwo się pomylić. Także jest to challenge, nie? Jest to challenge. Jakbym miał tak na dłuższą metę, to bym się po prostu zamotał, także nie. Dobra. Ciekawe, czemu tutaj mogę w przypadku baklawy, a czemu nie mogę w przypadku tego sernika. Ale wydaje mi się, moi drodzy, że w przypadku sernika to właśnie na tym polega numer, że... To sobie wyciągniemy. Chyba na tym, słuchajcie, polega numer, że tego nie zrobiłem. Że tak samo powinienem to zrobić, że jedna warstwa jest, że tak powiem, goła, druga... Okej, patrzcie, już mi się baklawy posprzedawały, a to gałgany, no. Nic tu człowiek chwili wytchnienia nie ma. A tu złożę tak, bo tu już nie mam gołej warstwy. Ale lepiej dać za dużo, to zawsze na plus działa. Jak widzicie, tak się daje, to jest na 100%. A ja po prostu dwie warstwy miałem pokryte tym nadzieniem i... No i przez to nie szło zbyt idealnie i zbyt fajnie. Dobra, niech mi ta babka przyjeżdża, bo tylko o nią tu dzisiaj chodzi. Co tu jeszcze, moi drodzy, posprzątajmy może, bo jak ona ma przyjechać, to żeby mi tu muchy nie latały, bo jeszcze mi będzie talerzami rzucała. Nie wiadomo, może jak Gesslerowa się zachowuje, to jakaś weganka podobno nawiedzona jest. Tak było w opisie, słuchajcie, napisane, że dania wegańskie mi się odblokują. Dwie mikrofale się zdecydowanie, słuchajcie, sprawdzają, chociaż fajnym patentem wydaje mi się mieć takie mieszane, to znaczy, że część... Jakieś 2-3 zupy, które wiadomo, że nie musicie w mikrofali grzać, tylko od razu z garnka, bo to taki protip: zupy nie podgrzejecie w mikrofali. 2-3 dania, które grzejecie w mikrofali, no i jakieś tam 2-3 do 4 deserów i jest gitarka, nie? Także to mi się wydaje super. Tu zobaczcie, składników teraz będziemy mieli więcej, ale to nie wpływa 120%, że niepotrzebny składnik, no ale to nie wpływa na nasze procenty w zły sposób, lepiej więcej niż mniej. Ja jeszcze nie przeliczałem, jak to wygląda, słuchajcie, z opłacalnością niektórych posiłków, bo nie wiem, ile one... Musiałbym to też przeliczyć, ile dane składniki nas kosztują, a ile zarabiamy. No ale to już tam sobie zostawimy może też na live'a. Czekajcie, to ta babka pewnie na dworze będzie przyjmowana, co? No już talerze trzeba... To jest jedyny minus, który trzeba pilnować, bo niestety pracownicy tego nie robią. Jak już mamy pełne, to już nie chcą myć. Czekajcie, my musimy zobaczyć, gdzie jest ten stolik nakryty do niej. Tu widzieliście. Aha, zmieniłem sobie oczywiście, słuchajcie, te, jak z tego co widzę, to one są takie, które podgrzewają, więc chyba trzymają temperaturę, jak się domyślam. Więc też fajnie. Ta babka, a tu przyjedzie ta babka, znowu będzie na dworze, okej. Okay. Tutaj automaty, jak widzicie, różne mamy. Nie wiem, jak tam one zarabiają. Nie wnikałem, słuchajcie, no ale są, niech sobie będą automaty. Widzicie, baklawa idzie. Oczywiście tam macie takie wymagania, które musicie spełnić, żeby dany smakosz do was przyjechał, czyli ileś tam danych dań musicie sprzedać. Ja tu też, jak widzicie, taki patent sobie zrobiłem, że najpierw dany posiłek troszkę podgrzewam w mikrofali. On jest w tej mikrofali, której jest gorąco. No teraz tego nie zrobiłem, bo poszedłem latać, ale i szukać tej kurczę abbi całej, ale normalnie to trwa o wiele krócej wtedy podawanie, szczególnie jak macie młyn duży, dużo jest klientów, to nie jest to problematyczne. No jak widzicie, trzeba też pamiętać, które danie jest na zimno podawane, bo są takie dania, gdzie trzeba je w lodówce schłodzić i są tylko stricte na zimno. Zobaczcie, jaki to jest ruch. No nie starczy nam tego. Znaczy baklawy jeszcze nam starczy, przy czym na pewno nam już tych jagnięcych nie starczy. No ale trudno, nie będziemy dorabiali. Skończy się, to się skończy. My chcemy abbi dzisiaj obsłużyć. Tam ktoś wkurzony, nie wiem na co. Przecież wszystko mamy. Przyszła ta baba, czy nie? A jest, siedzi. Dobra, mamy ją. Siemano, Rudzielcu. Cześć, co u ciebie? Jestem abbi. Niektórzy nazywają mnie zieloną abbi. W przeciwieństwie do mistrza, wolę sama poznać właścicieli restauracji. Wiesz, nie potrzebuję, żeby mi ktoś mówił. Dobra, dobra.
Jeśli uda ci się mnie przekonać, jestem dobrym kucharzem, nauczę cię gotować zdrowe dania. Nie lubisz zwierzęcego. No dla mnie to są zwierzęta przyjaciółmi, ale coś tam czasem zmiem. Dobra, mam ananasa jej zrobić. Dobra, zrobimy jej, widzowie, zaraz coś tutaj. To zróbmy tak. To. Niech będą owoce gwieździste. Jeżeli nie chce zwierzęcych. Tylko to jest dosyć pojęcie względne, bo z tymi weganami to jest, wiecie. Ja rozumiem wegetariana, który nie je mięsa, jeszcze jest okej. Ale już ciężej mi, widzowie, zrozumieć. Na przykład tego, że ktoś mleka nie je, czy sera, no to już jest takie, wiecie, tego już nie rozumiem. Ale dobra, zaraz jej tu jakąś mieszankę zrobimy. To weźmy, widzowie, tak, weźmy jej na przykład, ugrillujmy ziemniaka. Cebula też zdecydowanie zwierzęca nie jest. Zaraz jej, widzowie, coś tu wymyślimy. O, pomidorka. Grzybka to może nie. Czosnek jej ugrillujemy, cebulę jej ugrillujemy, pietruszkę jej, o, marchew też jej możemy ugrillować, widzowie. A tu się widzicie, coś wiesza z tym, kurde, nie działa to jak trzeba, dobra. Cyk. Oprócz ananasa, słuchajcie, dostanie, a chyba, że jej zrobimy, słuchajcie, taką mieszankę. Dobra, tam pierdziele, po prostu jej pogrillujemy owoce. Weźmiemy cytrynę i pomarańczo też, bo pasują do tego. A to, że pomidor się znalazł w międzyczasie i czosnek i cebula, to już tam się wytnie. Będzie miała, kurde, weganka. Nie lubi jeść normalnych rzeczy, to niech sobie wcina, co jej tu podam. Dobra, i wiecie, co zrobimy? Spróbujemy jej, widzowie, podać do tego jeszcze truskawkę. To już jej pokroimy może tą pomarańczę, żeby nie marudziła. Nie wiem, czy to jakoś doprawić jej czymś. Chyba nie bardzo jest czym to doprawić. Przecież nie solą i nie pieprzem. Chociaż jakbym się wkurzył, to coś bym jej tam... Ej, możemy jej trochę, widzowie, pranka zrobić. Robimy sobie bekę z niej przecież. Słuchajcie, zróbmy jej... A żeby to jeszcze się dało? Ha, ha, ha. To się nie da niczego tutaj. A, tam taka robota. Dobra, marchewkę jej jeszcze ugrillujmy. Nie sprzedawałem nikomu, słuchajcie, grillowanej marchewki, ona będzie pierwsza. I dostanie taką wałówę na talerzu. Może te owoce gwieździste jej, słuchajcie, też pokroję. O, będzie miała pokrojone. Dostanie taką wegańską mieszankę, jakiej się nie spodziewała, widzowie. Nie wiem, co by jej tu jeszcze dorzucić do tego. Coś by mi jeszcze dorzucił, ale co by jej tu dorzucić, a tam się coś ukryło. Nie wiem co to. Aha, tam był chyba oliwa była i. To marchewkę może jej też pokroimy. Nie, nie da się marchewki pokroić. No to trudno, dostanie całą. Co by jej, widzowie, tam jeszcze dołożyć? Pomarańczko jakby ugrillować jej? Może zróbmy tak, że jedno jej ugrillujemy, a drugie nie. Trochę dostanie przypieczone pomarańczo. Dobra, chyba będzie dobrze. Tam keczupu jej nie dajemy. Tu jest jakiś ziemniak się zapodział. A to na surowo dostanie pinda. Albo frytki jej zrobimy. Wiem, widzowie, zrobimy jej frytki, słuchajcie. A nie, bo nie mamy oliwy. Dobra, gdzieś tam się oliwa chyba znajdzie jeszcze. Albo i nie. Dobra, robimy w nowej frytkownicy. Ej. Fajne jest to, że tą oliwę, zobaczcie, wlewa się do całej frytkownicy i komorowo można tutaj... Damy kobicie frytki, niech też niech ma, niech się cieszy. I tu jeszcze mi brakuje tego, którego nie mogę wyciągnąć. A truskawkę dostała? Dostała truskawkę. A dobra, niech wcina w całości, co ja jej będę tam kroił. Dobra, to chyba wszystko mamy. No nie wiem, tą baklawę może jej dodamy jeszcze do tego. Bo to też jakieś takie wegańskie. Niech ma! Niech ma. I frytki. Cyk. Tylko frytki jej posolimy. Nie da się. Okej. Okay. Nie wiem, czemu się nie da. Dobra.
Dajemy jej, to sobie dostanie wałówę. Ale ty truskawkę też jej dajemy, halo. Że jak to tak, z truskawką jej dajemy. Zobaczymy. Ananasa dostała, pokroiłem jej, masz. Jedz. To mi mów, nie mów mi, że niedobre. Ma ci smakować, kobito. Tak nie mlaszcz może, co? No tak, no, o kurde, ale ty żeś się ubrała. Fajna rudzielca nawet. No, smakuje czy nie smakuje? Motyka noga. No widzicie, ciekawe czy mogłoby być, że jej nie smakuje. Do zobaczenia, no dobra. Czyli widzicie, ciężko raczej chyba tych speców kulinarnych nie ucieszyć. Dobra, no to mamy... Aha, tylko trzeba by jeszcze dzień zakończyć. W sumie mogę szybciej, ale już do końca dojdziemy z tym. A i tak nie mamy już za bardzo czym handlować, widzowie, bo tylko zostało mi to... Ta baklawa mi tylko została i koniec. Blachy zawsze sobie tutaj kładę, bo z nich korzystam, nie? I na nich też piekę różne rzeczy. Tu jeszcze chyba baklawy są. Natomiast zobaczmy, czy nam się menu odblokowało. Odblokuj, patrzcie. I mamy wszystko poodblokowywane w tym momencie. Jakiś kebab z ananasem, widzowie. Sałatka owocowa. Wszystko, całe menu. Falafel. Jeszcze zupa grzybowa została, ale to chyba poziomu nie mamy restauracji 300. Jedna rzecz nam chyba została do odblokowania. Ale ogólnie się chyba liczy. No i menu, że pokonaj. Zobaczcie, wszystkie osiągnięcia mamy zaliczone. Wszystko jest complete. Tam nie widzę, tu coś się powinno klikać, ale się nie klika. Także wszystko mamy zaliczone. Dobra, sprzedamy jeszcze baklawę. Zobaczcie, jaka tu kasa idzie. 2600, 2600, 1000 coś. Także kupują, kupują. Głodomory. Już nie mam tych zapasów, słuchajcie, które miałem, bo robiłem porządek. Tak, myślę na dniówkę, słuchajcie, to 4. Na dniówkę 4 potrawy, żeby były po prostu w zapasie. Czyli jedna w tej podana plus 4 w zapasie i... Wtedy bez najmniejszego problemu zrobicie dniówkę i wszystkich obsłużycie i fajnie zarobicie. I to faktycznie fajnie sobie wcześniej zrobić. Widzicie, poziomy idą, kasa idzie jakby już nie wiem. Aha, tu jeszcze sobie zobaczcie, trochę zmieniłem, bo chciałem oddzielić tą część jakby kuchenną od restauracyjnej. Tak po prostu chciałem i tutaj sobie takie płytki fajne położyłem. Co, już się skończyła ta bakłowa? Kurde, kupują szybko. Także chciałem to sobie rozdzielić i tak to fajnie, widzowie, zrobiłem. I myślę, że jest gites. I tak naprawdę, jakbym miał cokolwiek tu kupować, to wszystko najdroższe już mam kupione. Została mi jedynie fontanna, którą mógłbym na dworze wstawić. I tak jakbym się uparł, patrząc ile mamy tu stolików, to tak naprawdę gdzieś ta fontanna by faktycznie tu przy wejściu mogła stać. Parę stolików mógłbym usunąć i mógłbym tą fontannę tu, moi drodzy, wstawić przy samym wejściu. I może nawet to zrobimy. Może, słuchajcie, to zrobimy. Ciekawe, co się stanie, jak gościowi... A, nie mogę mu, widzicie? Nie mogę mu sprzedać. Niestety, nie mogę. Jak gościu siedzi, to nie można. Dalej, wynocha mi stąd, bo chcę... Znowu się coś skończyło, bo klawa się skończyła, widzowie. A, bo on sobie zarezerwował, dobra. On sobie zarezerwował i dlatego pewnie nie można. To już ostatnią baklawę podamy. To tutaj na koniec dostaniecie ode mnie w prezencie... Potrójną. A co? Będzie jeden kawałek zostawał. 160% składników. Ach, widzicie, z tymi talerzami zawsze problem, nie? Ale już się dzień kończy, moi drodzy, także fontannę na koniec dnia wstawimy i to będą wszystkie osiągnięcia i tym akcentem myślę, że godnie, osiągając wszystkie osiągnięcia na Steamie, możemy godnie, słuchajcie, myślę, że serię zakończyć. Resztę to gdzieś tam już na live'ach będziemy może robili. Źle zrobiłem. F cisnąłem zamiast F. Dobra. Ja myślę, że tutaj miejsce na fontannę będzie całkiem spoko przy wejściu. No zobaczymy, jak ta fontanna w ogóle wygląda, bo widziałem, że jest taki gadżet, widzowie, jak fontanna. Tu w ogóle są jeszcze jakieś tam pierdoły. Nie wiem, jakaś trawa, nie trawa, ale to tak jakby wiecie już. Nie będę może takich dodatków dawał, bo w sumie nie wiem, czy to ma sens. Tu jeszcze się coś odblokowało. Staw.
Zobaczmy. Nie, no nie wiem, czy jest ta fontanna chyba lepsza, tylko nie wiem, gdzie ta fontanna, widzowie, była. Gdzieś była, ale gdzie była, to nie wiem. Może w wyglądzie zewnętrznym? Nie. W automatach może? Też chyba nie. Automaty mamy wszystkie, chociaż tak mi się wydaje, że mamy wszystkie. Stanowiska? No przecież nie w stanowiskach fontanna, no to w meblach. No tu raczej nie. W wazonach może? A tutaj jeszcze, to do akwarium możemy sobie w domu wstawić, widzowie, akwarium. I tak zrobimy pewnie, zrobimy, wstawimy akwarium. Ale wiecie co, no była fontanna i zniknęła fontanna, no w lampach przecież nie. Albo jestem ślepy i nie widzę tej fontanny. O, jeszcze jakieś ognisko. No była fontanna tutaj przecież, kurczę. Studnia z wodą, to dobra, no nie znajdę, słuchajcie. Ewidentnie była, widzowie, fontanna. A, tu można jeszcze jakieś kupić. A, jest fontanna, dobra. O to mi chodziło, zobaczcie. Tu bym chciał wstawić fontannę, moi drodzy, przy wejściu i zobaczymy, co dalej. Niech sobie będzie. Chociaż ja bym ją dalej wstawił i tutaj jakieś stoliki postawił. Ale dobra, na razie niech tak stoi. Nazywa się, że fontanna jest. Dzień się skończył. Idziemy do domu. Kończymy. Także tym akcentem, widzowie, będziemy tą serię kończyli. Bardzo mi się ona też podobała, tak jak i wam. Fajnie, że komentowaliście. Tu też możecie zostawić komentarz, łapkę w górę dla lepszych zasięgów. Możliwe, że następna seria będzie na przykład z Food Truck Simulatora. Nie wykluczam tego. Jest to bardzo prawdopodobne, ponieważ... kurczę, też mnie kusi, nie? Też mnie kusi, jeśli chodzi o jedzenie, chociaż nie wiem, czy na jakiś czas nie powinienem sobie akurat przygotowywaniem jedzenia odpocząć. No zobaczymy. Zobaczcie. 96 tysięcy zrobiliśmy obrotu, także te pieniądze tu lecą jak szalone. Domek też mamy już wyremontowany. Fajnie, zobaczcie, jak ładnie. Tutaj mogę sobie faktycznie to akwarium wstawić, aczkolwiek chyba tylko tu byłoby miejsce na to akwarium. Albo tutaj gdzieś może? Tu w kącie? Przy łóżku? Tak nie ma za dużo miejsca, nie? Albo tu. Widzowie. Akwarium wstawiamy. Gdzie ono było? Tu czy w kwiatach? Tu. A no dosyć spore. No przed telewizorem nie wstawimy, no bo bez sensu. Tu przy wejściu nie. Tutaj byśmy sobie... Kurde, duże to akwarium jest, widzowie. Tu bym je wstawił najchętniej, słuchajcie, przy łóżku, ale musiałbym łóżko chyba przesunąć. To nie będzie takie łatwe, widzowie, wstawić akwarium. A tu? Tu by też mogło od biedy stać. Kurczę, gdzieś bym je wstawił, ale... A, my przecież mamy jeszcze jedno pomieszczenie, moi drodzy. Patrzcie, my mamy jeszcze przecież jedno pomieszczenie. Już się znalazło miejsce. Nie wiem, co to tu będzie za pomieszczenie, ale niech sobie to akwarium tu stoi. A co? Dobra. Kupione. No to tyle, moi drodzy. Tym akcentem będziemy właśnie kończyli dzień, zapisywali. No i do zobaczenia w następnej serii, w następnych odcinkach. Fajnie, że byliście, fajnie, że oglądaliście. Także do zobaczenia następnym razem. Cześć.